10 sierpnia 2024, jesteśmy dzisiaj z wojakiem Szwejkiem w Sanoku, początek czwartej ligi podkarpackiej, Stal Ekobal Sanok podejmuje Karpaty Krosno, absolutny hit, pierwsze kolejki. No i cóż, proszę Państwa, już mecz za półtorej godziny, już zmierzam pomału na rynek, gdzie będzie przemarsz kibiców Stali na stadion. Te derby zapowiadają się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, cały region tutaj żyje tym spotkaniem, także na pewno będzie ciekawie. Wojak Szwejk, bohater powieści antywojennej pana Haszka. Warto sobie poczytać, gdzieś tam zgłębić temat. Sanok, jak i tutaj okolice Bieszczad, no to naprawdę kapitalny obszar, gdzie naprawdę dzieje się dużo. Można wypocząć, można aktywnie wypocząć. Ja tutaj pomału się troszeczkę rozejrzę i już zmierzam na rynek, by wam zrelacjonować pochód kibiców Ekobal Stali Sanok na stadion. Lecimy! Dawajcie łapki w górę, dawajcie subskrypcje. Komentujcie pod spodem, jak wam się ten filmik podoba. No i lecimy. Jestem już na rynku w Sanoku, a za mną autobusy Autosan. Jak wiecie, w Sanoku od zawsze produkowano właśnie autobusy. Firma motoryzacyjna, która teraz, myślę, dobrze wszystkim znana jest, częścią huty Stalowa Wola, więc na cześć właśnie tej historii całej motoryzacji tutaj w Sanoku stoją na rynku dwa ładne autobusy Autosan. No i cóż, proszę Państwa, ten ryneczek bardzo schludny, bardzo przyjemny. Pozostałości po jakimś jarmarku tutaj mamy takie budki, natomiast całość wygląda naprawdę bardzo fajnie. Za mną jest klasztor franciszkanów. Pokażę go lepiej w nieco innym ujęciu za chwilę. Natomiast cóż, no niczego tutaj nie brakuje. Są knajpki, są kamienice bardzo ładne, wszystko zadbane, urząd stanu cywilnego. A kibice już pomału, słyszę, zaczynają się zbierać, więc no, nie ma tutaj czasu do stracenia. Idę w to miejsce, gdzie kibice będą się zbierać. Słychać już też policyjne syreny, więc za chwilę zrobi się tutaj gorąco. To nie znaczy, ten jest prosta, hej! Hej! To nie znaczy, ten jest prosta, hej!
No jestem już na stadionie, pochód przeszedł pokojowo, bardzo sprawnie. Na stadion nie jest daleko, raptem kilka minut spacerem. Trochę się zgrzałem, żeby złapać dla Was jak najlepsze ujęcia, także myślę, że jesteście zadowoleni, mam taką nadzieję. Ja już jestem na stadionie Wierchy w Sanoku, klimatyczny stadion, bieżnia, gdzie będę się głównie pewnie poruszał w trakcie spotkania. No i nic, kibice Stali i Resowi już wchodzą na stadion. Kibiców Karpat na razie nie stwierdziłem. No i co? Będę się tutaj kręcił, zrobię jakieś przebitki z rozgrzewki, żeby też tą część sportową Wam nieco pokazać. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało spotkanie. A pogoda wymarzona, nie wiem, ze 28 stopni jest, górski wiaterek zawiewa, także zabawa. Nastawienie, panowie, przed meczem? Bojowe? Powitajmy z klaskami bohaterów dzisiejszego spotkania na początek. Mecz nerwowy, szanowni państwo, to najlepsza okazja, aby podziękować osobie znaczek na koszulce. Szanowni państwo, podziękujmy za wszystkie lata reprezentowania Stali Sanok Piotrkowi Krzanowskiemu. Piotrek nie pozwolił próżne barwy klubowe. Alergicznie zareagował, gdy widział brak zaangażowania u innych. Czy to na treningu, czy na mecze. Zawsze chciał wygrywać. Nie zawsze mu się udawało, ale zawsze walczył do końca. Prawdziwy wzór oddania dla klubowych barw bez względu na okoliczności. Prawdziwy stalowiec i kapitan. Piotrek, dziękujemy. Jeszcze raz za wszystko. Brawa dla Piotrka, jeszcze raz bardzo proszę, wszyscy na groźbę. Pomagać będą panowie Paweł Paryniak i Yeah.
spotkania. Przerwa spotkania w meczu 1-0 dla Stali Sanok, dla gospodarzy. Myślę, że warto pochwalić ten zespół, bo no, prezentują się dzisiaj naprawdę nieźle. To oni mieli więcej z gry, więcej sytuacji do zdobycia gola, chociaż tych sytuacji, trzeba powiedzieć, nie było zbyt wiele. Na przestrzeni całej pierwszej połowy jest to typowy mecz walki, typowe derby. Kości, można powiedzieć, trzeszczą, jest sporo takich starć fizycznych. Natomiast sytuacji z obydwu stron nie ma zbyt wiele. Karpaty chciały odrobić straty przez większą część pierwszej połowy. To się jednak nie udało. Zobaczymy, jakie zmiany trener Dariusz Liana wprowadzi w przerwie. Bo tutaj już coś kombinował tuż przed zejściem do szatni. Także mam nadzieję, że tutaj padną gole z obydwu stron i będą naprawdę spore emocje w drugiej połowie. Natomiast jeśli chodzi o kibiców, to tutaj doping na pewno na plus dla gospodarzy. Jest ich no, więcej, to oczywiste. Trybuna... Tutaj piłka leci. Trybuna jest też, no jest po prostu dach na trybunie gospodarzy, więc to echo się niesie. Także tutaj doping na plus dla gospodarzy. Goście jakby nieco zmęczeni też temperaturą, podróżą trochę bardziej cicho. Natomiast no zobaczymy, w drugiej połowie może się nieco ożywią też z biegiem czasu, jak ich zespół zacznie może lepiej grać. Tyle ode mnie. Na boisku na razie no nie dzieje się jakoś bardzo wiele. Na trybunach też na razie nie widzieliśmy żadnych opraw, ale mam nadzieję, że w drugiej połowie, nawet jestem przekonany, że w drugiej połowie się to zmieni, także jestem czujny. Bardzo prosimy kibiców o zaprzestanie używania materiałów pirotechnicznych. Grozi to sankcjami finansowymi lub porządkowymi, którymi zostanie ukarany klub. Trzecia minuta spotkania, no i obraz gry w drugiej połowie jest, można powiedzieć, jednostajny. Atakuje cały czas zespół Karpat. Rzecz dzieje się najczęściej pod bramką Stali Sanok, natomiast no nie mogą wcisnąć tego gola goście. Problemy ze skutecznością, też ze stwarzaniem takich stuprocentowych okazji. Stal naprawdę całkiem nieźle broni. No i cóż, zobaczymy. W końcówce myślę, Karpaty już rzucą wszystko na jedną szalę. Także idę tam pod bramkę zobaczyć, może się uda jakieś fajne trafienie wyrównujące w końcówce złapać.
powstrzymywać Wierchy i wykonać Karpaty. Prosimy o nieużywanie. Żeby walczyć. Zachowanie kultury. Myślę, że piłkarze Karpat dzisiejszą postawę nie za... No i kurz po bitwie opadł, można powiedzieć. Jestem tu, gdzie nieopodal zaczynałem, a więc na rynku w Sanoku. Dzisiaj Sanok nie zaśnie. Stal pokonuje Karpaty Krosno 1-0. Wielkie widowisko to nie było, ale myślę, że fajna atmosfera, dużo kibiców. Zresztą sami organizatorzy mówili, że dobrze by było, żeby takie mecze były co tydzień z takim zainteresowaniem. Także myślę, że naprawdę warto się było tutaj wybrać. I co, dzięki Wam za oglądanie tego materiału. Dajcie łapkę w górę, dajcie również subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja zawijam tutaj na miejscówkę i będę dla Was ten materiał montował. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Krześniewski, Ligowiec. Hej!